Akademicka Kronika Filmowa dociera wszędzie tam, gdzie coś dzieje się ważnego. Zapraszamy. Ciągnęli mnie na siłę. Gdzie patrzeć? Ja już mogę zaczynać. Oczywiście. Krok do tyłu. Moje lewo. Już? Zaczynałeś? Już można? Poczekajcie, to wytniecie mnie najwyżej później kawałek jeszcze, nie? Musimy to cofnąć. Dobrze. Dobrze. Cofnijmy to. To kasujmy. Zresztą wy tam potniecie, nie? A jak się pomylę, to proszę tam. Dobrze. Potniecie, potniecie. Ale w tej chwili włączony, tak? Bo ja właśnie jakaś nie słyszę. Aha, słyszy pani to, tak? Aha. A jeszcze niżej, tak. A mogę inaczej zacząć? A co, już? Tak. Próbujmy, jak coś to najwyżej powtórzę. Lecimy. No. Dobrze, konferencja. Ale jak inne uczestników? Mam mówić to? Tak. I co, mam coś mówić? Ale to już, już mówić, czy nie? Raz, dwa. Raz, raz. Tak. I gdzie ma się patrzeć? Na pana, na panią, na kamerę? Tam trzeba patrzeć, tak. Konferencja ma wymiar międzynarodowy, mamy około 40. Tak, o tak o będzie, czy całość będzie? Jak to mam, tak stać, czy nie? No, Marek spędza, czy w ogóle to słyszycie, czy tylko kamerę? Nie. Lubię jełą. Poplątałem się. Nad Lublinem przechodzi Grad, Akademicka Kronika Filmowa. No i co ty chcesz powiedzieć? Znajdujemy się w czołgu. No i co? I co? Akademicka Kronika Filmowa dotarła dzisiaj na tuning show organizowany w ramach Kulturaliów. Jesteśmy z wami wszędzie, nawet w czasie żywiołów. Tak właśnie powstawał pomnik Norwida, który znacie już na pamięć, ale fundamenty wyglądały tak. Muszę cię tak wziąć, bo cię nie widzę. Konferencja zapowiada się ciekawie. Mam nadzieję, że przybędzie wielu studentów. Barek już zaczął działać. Momentu. No więc konferencja ma wymiar międzynarodowy. Możemy zrobić chwilę przerwy? Tak. Uf. Atmosfera na tym uniwersytecie? Atmosfera jest bardzo przyjemna. I jest przyjemna. Tak, bardzo. Wiesz co, Łukasz, weź pozadawaj panom trochę pytań, takich technicznych, bo ty jesteś facet. Skąd ja mogę wiedzieć, jakie są techniczne pytania? O, do Lublina z Dęblina będziemy wylecieć około 8-7 minut. I to jeszcze nie znając drogi. Nie znając drogi. To ile pan ma lat? Ile może taki pilot najwięcej ważyć? No stówę może, bo ja ważę. Panie rektorze, czym jest dla pana Katolicki Uniwersytet Lubelski? Moją drugą matką. Do widzenia. Państwo jakoś to zapowiedzą, skąd to pytanie, prawda? A coś mam mówić, tak? Tak. Już? No, smycz mi dali, pierwszy raz w życiu mam smycz do telefonu. No właśnie taki, w którym gdzieś go wsadziłem. Tak.
Tak, to nie będzie burzą. Dobra, idę się ustawić. Jest jakaś postać na tym uniwersytecie o nazwisku Sławomir Żurek, która się podszywa pod moją jakże powabną i znaczącą postać. W związku z tym pytamy doktora habilitowanego Sławomira Jacka Żurka. O, bardzo proszę. Zdajemy egzamin na piątkę. Piątkę z plusem. Łukasz, Pudło, idziemy dalej. Na arcybiskupa czekamy. Ja sobie tu położę. O, i lepiej się wygląda, jak się jest zapięty. Włączyłam mikrofonu. Ty nie włączyłeś. O, tak. O, jest ok. Jeszcze raz. Tak do kamery, czy to dobrze? Może założę okulary, będę poważniej wyglądał. Tak jak teraz, tak? To sama zaczynam mówić. W tym momencie? Możemy lecieć. Słuchajcie, nie mogę tego mówić, bo się zdenerwuję bardzo. Możemy? Tak. Nie nagrywaj jeszcze, wymyślę jakieś 3 poważne zdania i coś powiem, nie? Żeby mógł się pan przesiąść do mikrofonu, dobrze? Żebyś... Ja może tylko zupełnie sam początek. Proszę Państwa, powołanie komitetu, właściwie to jest dosłownie... To będzie najlepsza kronika chyba, jaką zrobimy. Tak naprawdę... Znaczy, nie, może nie, ale... Nie, jedna z tych lepszych. Tak. Ze mną. Ale nasi studenci sobie z tym robią. Wróć. Można tędy, albo tamtymi drzwiami też są otwarte. Tak, proszę bardzo. No, jeszcze raz. Mogę tylko zobaczyć, czy jest rzucony nasz ten. Nie wiem, co mówić. I nie wiem, co jeszcze mogę pani powiedzieć. Wy mnie tu wrabiacie do jakiegoś filmu. Nie, później nie będę miał przechlapany, no się ze mnie śmiał. W związku z planowaną przebudową dziedzińca Kulu z założeniem dachu. Prawda pytacie o kopułę? Kto to wymyślił? Rektor. Dobrze, fajnie. Jak rektor, to bardzo dobry pomysł. Czekaj, muszę się wyświetlić. Zawieszenie dziedzińca. A czyj to pomysł? Rektora. To bardzo dobry pomysł. Naprawdę nigdy już czegoś takiego nie robiłem. Wszystko? Ja nie wiem, czy jest dobra, ale myślę, że jest ta. Dziękujemy. Ależ proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Lubimy was, ale z tego czołgu to nie wiem, jak wyjdę. Udało ci się? Pomożesz mi? O Boże. Zaklinowałam się, a trzeba było chodzić na WF. Dla państwa z Dęblina, dla akademickiej. Akademicka Kronika Filmowa dzisiaj wylądowała w Dęblinie. Dla państwa z Dęblina Anna Swęda i Łukasz Kaczmarek jako operator. Dla państwa z Tuning Show Łukasz Kaczmarek, Akademicka Kronika Filmowa i Anna Swęda operator. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów Akademickiej Kroniki Filmowej, życząc wielu ciekawych materiałów do oglądania.